Chciałem teraz opisać pewien przykład pracy filozofa. Będzie to przykład pracy filozofa drugiego typu, czyli takiego filozofa, który pracuje siedząc w fotelu i wmyślając się w treści swoich pojęć. I chcę pokazać, jak bardzo intrygujące argumenty można wysnuwać w ten sposób, zastanawiając się nad zawartością swojego umysłu i że argumenty, które w ten sposób się konstruują, mają ważne znaczenie dla naszego światopoglądu czy naszego obrazu rzeczywistości. Przykładem tym będzie argument zwany w filozofii argumentem ontologicznym. Przypisuje się autorstwo tego argumentu świętemu Anselmowi z Canterbury, natomiast jego rozwinięcie nowożytnemu filozofowi, wielkiemu, znanemu filozofowi Kartezjuszowi. Nie będę szczegółowo omawiał tutaj wersji tego argumentu u tych filozofów i u późniejszych filozofów, gdyż argument ten przybrał różne wersje. To w tej chwili dla nas nie jest istotne. Chciałem tylko zwrócić uwagę na samą istotę tego argumentu. Właśnie na to, że przez wnikanie się w pewne pojęcia można dojść do stwierdzenia, że pewne byty istnieją. Otóż wydaje nam się, że oczywiście pojęcia nam są potrzebne w naszym poznaniu, ale służą nam one do tego, żeby organizować czy interpretować dane naszego doświadczenia. Ale z samych pojęć trudno wysnuć, że cokolwiek istnieje. Natomiast intrygujący charakter argumentu ontologicznego polega na tym, że według jego obrońców sama analiza pewnych pojęć, czy dokładnie jednego określonego pojęcia, ma nas doprowadzić do stwierdzenia, że pewien wyjątkowy byt istnieje. Czy taki pomysł nie jest karkołomny? Przypatrzmy się. Otóż idąc za Kartezjuszem, skupmy się teraz w takim pomieszczeniu jak to, gdzie jest cisza i spokój, a książki nastrajają nas do tego, żeby zastanowić się nad naszymi myślami. Więc skupmy się nad nimi i wniknijmy w zawartość naszego umysłu. Być może odnajdziemy w nim pojęcie szczególne, pojęcie istoty najdoskonalszej. Czy pojęcie bytu absolutnie doskonałego. Jeżeli nie znaleźliście w sobie takiego pojęcia, no to spróbujcie je sobie skonstruować. I zastanówcie się, jaki będzie rezultat waszej konstrukcji. Byt, który jest doskonały, absolutnie doskonały, taki, że mu niczego nie brakuje. Nie znamy takiego bytu z doświadczenia. Dlatego niektórzy z nas mają problemy, żeby takie pojęcie sobie skonstruować. Ale czemu nie mamy puścić wodze naszej fantazji? Czemu nie mamy sobie taki próbować wyobrazić taki byt? No, fantazja, wyobraźnia może nas zawieść, może nam podsunąć jakieś obrazy, które nie będą miały zbyt wiele wspólnego z bytem doskonałym, ale ona nam może pomóc, żeby dokonać pewnej abstrakcji i wydobyć z tego wyobrażenia cechy, które będą najważniejsze. Prawdopodobnie zgodzimy się, że taki byt będzie osobą. Otóż no, czy można być doskonałym, absolutnie doskonałym, czy najdoskonalszym, nie będąc osobą? Chyba nie. Przecież bardzo cenimy takie zdolności jak poznanie i jak chcenie. Wielu filozofów powiada, że poznawanie, dobrze zorganizowane, szczególnie zorganizowane poznanie, abstrakcyjne poznanie, głębokie poznanie, nieograniczające się do rejestru danych empirycznych, wyróżnia człowieka z całego kosmosu. Tak samo jest z chceniem, z tym, że my czegoś chcemy w sposób wolny. I uważamy, że gdyby istniał byt najdoskonalszy, to miałby coś takiego, co nazywamy poznawaniem i chceniem. Oczywiście
miałby te własności w sposób maksymalny, w sposób taki, który my tylko możemy sobie marzyć, żebyśmy mieli. Czy już wiemy mniej więcej, jakby taki byt wyglądał? Byłby to byt poznający, doskonale poznający, a więc wszechwiedzący. Byłby to byt wolny, ale tak wolny, że jego działania inspirowane jego wolnością byłyby działaniami zawsze dobrymi i zawsze działaniami skutecznymi. No. Dobrze byłoby chyba, żeby taki byt istniał. Pojawia się pytanie, czy on istnieje. Otóż zwolennicy argumentu ontologicznego, a zwłaszcza tej wersji, którą głosił Kartezjusz, twierdzą, że tak. I że istnienie tego bytu można wywieść z samej treści jego pojęcia. Dlaczego? Otóż według nich istnienie też jest doskonałością. Trudno być doskonałym, nie istniejąc. Powiedzą nawet więcej, istnienie jest najważniejszą doskonałością. Wobec tego, jeżeli istnienie jest najważniejszą doskonałością, musi takiemu bytowi przysługiwać. No a jeżeli mu przysługuje, no to on musi istnieć. I w ten sposób zwolennicy argumentu ontologicznego stwierdzają, że byt absolutnie doskonały, czy absolutnie doskonała osoba musi istnieć. Ten argument w dziejach filozofii wywołał ogromną dyskusję. Byli jego zwolennicy, byli jego przeciwnicy. Do dzisiaj ten argument jest dyskutowany w bardzo wyrafinowanych wersjach. Zabierają się za niego logicy, matematycy. Między innymi jeden z największych dwudziestowiecznych logików i matematyków, Kurt Gödel, który bronił tego argumentu, przedstawiając swoją własną wersję. Ale nie brak przeciwników tego argumentu. No, oczywiście wielu z nas, gdy go usłyszało, uśmiechało się, wiedząc, że coś w tym rozumowaniu jest nie w porządku. Jednym z błędów tego argumentu, mówią jego przeciwnicy, jest to, że źle posługuje się pojęciem istnienia. Otóż nie jest tak, że istnienie jest jedną z cech, które w danym pojęciu wypatrujemy albo znajdujemy. Pomyślmy sobie o istnieniu Pegaza. Możemy w nim wypatrywać rozmaite cechy, prawda? Cechy, które czynią go właśnie Pegazem. Na przykład to, że ma skrzydła. Na przykład to, że ma cechy konia. Ale nikomu nie przyjdzie do głowy wypatrywać w tym pojęciu cechy istnienia. Problem, czy Pegazy istnieją, czy nie istnieją, jest problemem, przed którym stoi analiza pojęciowa. Jest to problem empiryczny. Albo znaleźliśmy w świecie Pegazy, albo nie. Możemy powiedzieć, że znaleźliśmy je tylko w tekstach mitologicznych. Czyli można powiedzieć, istnieją one w ludzkiej wyobraźni. Ale nie w świecie realnym, którego naszymi zmysłami doświadczamy. Innymi słowy, istnienie nie jest doskonałością taką, jak bycie czerwonym, bycie przystojnym, bycie wysokim, zgrabnym czy inteligentnym. To jest całkiem coś innego. To jest raczej warunek posiadania wszelkich doskonałości. I istnienia nie odkrywamy w analizie pojęć. Istnienie tylko stwierdzamy, bądź poprzez doświadczenie, bądź poprzez odpowiednie rozumowanie. I ktoś by powiedział, że jeżeli to prawda, to co przed chwilą tutaj przedstawiłem, to znaczy, że argument ontologiczny jest do niczego. Jednak jego zwolennicy nadal go bronili. Oni uważali, że oni już o tym wiedzieli. Że oni nie są tacy naiwni, żeby myśleć, że istnienie jest taką samą doskonałością, czy taką samą cechą, jak wszystkie inne własności, nawet te najlepsze. Chcieli oni zaznaczyć, że tylko tyle, że pojęcie bytu
najdoskonalszego jest wyjątkowym pojęciem. I że analiza tego pojęcia może nas intrygować, może dostarczać nam takiego materiału, z którego moglibyśmy wywnioskować, że przedmiot, do którego owo pojęcie się odnosi, naprawdę, rzeczywiście istnieje. Otóż na co zwracają zwolennicy tego argumentu? Otóż oni mówią, że zdarzają się takie sytuacje, że analiza pojęcia prowadzi nas do tego, że przedmiot, do którego on się odnosi, nie istnieje. Na przykład kwadratowe koło. Nie trzeba obserwować świata i patrzeć, czy są w nim kwadratowe koła. Wystarczy dokładnie zrozumieć, czym są kwadratowe koła i określonej geometrii na pewno stwierdzimy, że taki twór jak kwadratowe koło jest wewnętrznie sprzeczny, a więc nie może istnieć. W takim razie może jest taka sytuacja w świecie, że są pewne wyjątkowe, szczególne pojęcia, w którym zachodzi sytuacja odwrotna, że analiza treści tych pojęć może nas doprowadzić do przekonania, że przedmiot, o którym one mówią, istnieje. I właśnie z taką sytuacją spotykamy się w tym wyjątkowym pojęciu, pojęciu bytu absolutnie doskonałego, czy pojęciu bytu najdoskonalszego ze wszystkich możliwych. Dlaczego? Otóż zastanówmy się, co by było, gdyby taki byt istniał. Jeżeli taki byt by istniał, to musiałby on istnieć wiecznie. Dlaczego? No dlatego, że urągałoby jego doskonałości to, że był czas, kiedy nie istniał lub będzie czas, kiedy nie będzie istniał. Na pewno byłoby to przejawem niedoskonałości. Przerwy w istnieniu, umieranie, powstawanie jest przejawem niedoskonałości. Co więcej, taki byt nie byłby od czegokolwiek uzależniony. Byłby to byt absolutnie suwerenny, niezależny. No, również dlatego, że uzależnienie od czegoś jest przejawem niedoskonałości. Jeżeli na serio traktujemy doskonałość, no to byt absolutnie doskonały nie może być niczym uwarunkowany czy od czegoś zależny. Słowem byśmy powiedzieli, jeżeli on istnieje, to nie może nie istnieć. On po prostu musi istnieć. I na odwrót, jeśli on nie istnieje, to w ogóle nie może istnieć. No, dlaczego? No, dlatego, że trudno sobie pomyśleć byt absolutnie doskonały, który nagle zaczyna istnieć, albo kończy swoje istnienie, albo jest od czegoś uwarunkowany. Innymi słowy, jego nieistnienie pociąga niemożliwość jego istnienia, natomiast jego istnienie pociąga konieczność jego istnienia. W takim razie problem nie polega na tym, czy taki byt istnieje, czy nie, tylko polega na tym, czy on musi istnieć, czy nie może istnieć. Mówiąc jeszcze dokładniej, zwolennicy tego argumentu twierdzą, że stoimy przed pewnym dylematem. Albo dopuszczamy możliwość istnienia takiego bytu, co musi nas zaprowadzić do tego, żeby stwierdzić, że on istnieje i to istnieje w sposób konieczny. Albo musimy uznać, że istnienie takiego bytu jest całkowicie niemożliwe. I to jest dylemat, przed którym stoi każdy, kto wniknie w treść pojęcia bytu absolutnie doskonałego i który zastanowi się nad wielkimi dziejami argumentu ontologicznego. Nie rozstrzygam tutaj tego dylematu. Są filozofowie, którzy rozstrzygają na korzyść pierwszej strony, są tacy, którzy rozstrzygają na korzyść drugiej strony. Ale ważne jest to, że jedni i drudzy zgadzają się w tym, że mamy tutaj do czynienia z pojęciem wyjątkowym. Pojęciem, które zachowuje się inaczej niż zwykłe, codzienne pojęcia, z którymi się spotyka. I właśnie takie pojęcia są szczególnym przedmiotem troski filozofów. Argument ontologiczny pokazuje nam przykład istotnej pracy filozofów.
pracy, która polega na analizie pojęć. Co więcej, analizie pojęć istotnych, szczególnie ważnych dla naszego obrazu świata, byśmy powiedzieli jakoś pojęć dziwnych, niesamowitych. I co więcej, pojęć, które mają ważne znaczenie dla naszego życia. No bo czymże jest ten byt absolutnie doskonały? Czy byt najdoskonalszy ze wszystkich możliwych? Jest to byt, który w religijnej terminologii nazywamy Bogiem. Innymi słowy, argument ontologiczny okazuje się argumentem na rzecz istnienia Boga. Jego rozstrzygnięcie ma więc ogromne znaczenie dla naszego życia. W takim razie zastanawianie się nad tym argumentem nie jest tylko sprawą pracy filozofa, nie jest tylko sprawą analizy pojęć. Zastanawianie się nad tym argumentem ma ogromne znaczenie dla naszego życia.